Jedną z pierwszych informacji, na jakie trafia początkujący fotograf podczas swojej nauki robienia zdjęć, jest ta, że aparaty fotograficzne mają matryce o różnych rozmiarach. Przy czym najpopularniejsze i najbardziej konkurujące ze sobą są te dwa: pełna i niepełna klatka. W tym materiale nie tylko przedstawię Wam różnicę między sensorami pełnoklatkowymi i krop, ale także pokażę najistotniejsze ich właściwości, które rzeczywiście przekładają się na to, jakie zdjęcia wychodzą podczas. Korzystania z jednych albo z drugich typów matryc. Będzie to więc materiał, zarówno dla osób, które przed zakupem aparatu chcą zdecydować, w jaką matrycę zainwestować, ale także dla tych, którzy posiadają już swój aparat. Ta druga grupa z pewnością będzie w stanie bardziej świadomie wykorzystywać w praktyce wady i zalety swoich aparatów po poznaniu kilku ciekawostek, które dla Was przygotowałem. Ale zacznijmy od definicji. Termin pełna klatka odnosi się do standardu filmów fotograficznych 35 mm. Właśnie taki rozmiar mają sensory pełnoklatkowe w naszych aparatach. No, powiedzmy, że prawie taki. W moim SONY A7 III matryca ma 35x23 mm. Matryce typu crop są po prostu mniejsze, stąd ich nazwa. Pamiętajcie, że fizyczne wymiary matrycy nie mają nic wspólnego z ilością megapikseli w aparacie. Zarówno pełna klatka, jak i sensor aps mogą mieć taką samą ilość megapikseli w zależności od porównywalnych modeli. O ile dobrze pamiętam, to oba moje aparaty mają około 24 megapikseli, a ich matryce różnią się od siebie wielkością. Oczywiście pewnie część z was właśnie słusznie zauważyła, że skoro na tych dwóch małych prostokątach o różnych wymiarach ma się zmieścić jednakowa ilość pikseli, to piksele muszą różnić się od siebie wielkością właśnie. I dokładnie tak jest. Wrócimy do tego. Istnieją także matryce w rozmiarze mikro 4 3. Ja osobiście nigdy z nich nie korzystałem, ale ten format ma z pewnością wielu zwolników i tego typu matryce można znaleźć najczęściej w aparatach marki Olympus. Obecnie to jest OM System. Są to matryce trochę mniejsze niż omawiana niepełna klatka. Mnożnik ogniskowej, inaczej, krop, crop factor. Jest to stosunek wielkości mniejszej matrycy do dużej. I jest używany do wyliczania ekwiwalentu ogniskowej dla tych właśnie matryc. Ale spokojnie. Ja wiem, że ta definicja brzmi bardzo technicznie. Obiecuję, że za chwilę wszystko stanie się jasne. Warto się skupić, bo to chyba najbardziej przydatna wiedza z tego segmentu, której będziecie używać za każdym razem, gdy zechcecie kupić nowy obiektyw na przykład. Jak będziecie się zastanawiać, czy można go używać na pełnej, niepełnej, czy może na obu matrycach, przyda wam się to, jak będziecie kupować szkło po prostu. Kropfaktor dla większości producentów wynosi razy 1,5, ale dla kanona to 1,6. I są to mnożniki, które pomogą nam określić, jakie pole widzenia otrzymamy, używając tego samego obiektywu, zapinając go raz do pełnej, a innym razem do niepełnej klatki. I dobrze słyszycie, ten sam obiektyw o ogniskowej np. 13 mm da inne pole widzenia w zależności od tego, z jakiej matrycy korzysta aparat. A dzieje się tak dlatego, że na mniejszych matrycach obiektyw pokryje mniejsze pole widzenia niż na pełnej klatce. I w efekcie możemy w dużym uproszczeniu powiedzieć, że otrzymamy obraz, który jest po prostu bardziej przybliżony względem pełnej klatki. I pamiętajcie w tym miejscu, że ogniskowa pozostaje taka sama. Zmianie ulega tylko pole widzenia. Wiele osób myli te dwa pojęcia i wprowadza niepotrzebny chaos do definicji, które i tak są już dosyć skomplikowane. Z mojej strony mogę Wam to jeszcze bardziej uprościć. Nie będą to na pewno terminy i pojęcia techniczne, a bardziej takie wyjaśnienie, które łatwo zapamiętać i posługiwać się nim na co dzień. Wyobraźcie sobie przykładowe zdjęcie robione obiektywem 13 mm, czyli bardzo szeroką ogniskową. Zdjęcia robione na pełnej klatce, takim szkłem, będą posiadać charakterystyczne pole widzenia, które powoduje, że obraz zakrzywia się. Ten sam obiektyw na niepełnej klatce, czyli tej mniejszej, będzie miał pole widzenia już nie 13 mm, a 19,5. Dla uproszczenia powiedzmy, że jest wtedy nieco bardziej przybliżony. Skąd wiadomo, że to będzie 19,5 mm? No bo mnożymy ogniskową 13 razy wspomniany wcześniej kropfaktor 1,5. 13 razy 1,5 to 19,5. I użyłem tutaj przykładu bardzo szerokiej ogniskowej, bo to dla nas cenna informacja. Najszersze obiektywy, które nie są obiektywami typu rybie oko, czyli nie zniekształcają obrazu tak bardzo, to obecnie około 9 mm dla pełnej klatki. Czyli jeżeli chcemy fotografować najszerzej, jak to tylko możliwe, to warto użyć pełnej klatki, właśnie, bo na niej zajdziemy aż do 9 mm, a ten sam obiektyw na kropie. Będzie dawał pole widzenia 13,5 mm, bo 9 razy 1,5 to 13. I jeszcze raz podkreślę, ogniskowa się nie zmienia absolutnie. Zmienia się tylko pole widzenia. Nasz obiektyw i w jednym, i w drugim przypadku będzie rejestrował obraz w taki sam sposób. Po prostu matryca niepełnoklatkowa rejestruje trochę mniejszą część rzuconego na nią obrazu, przez to, że jest mniejsza. Dodam jeszcze, że w przypadku matryc Mikro 4:3, ekwiwalent ogniskowej wyliczamy z mnożnika razy 2, czyli będziemy jeszcze bliżej. A te przeliczniki są szczególnie istotne w fotografii przyrodniczej, gdzie chcemy być jak najbliżej tego obiektu fotografowanego przez nas. Zawsze, kiedy brakuje mi zasięgu na pełnej klatce, nie waham się i bardzo chętnie przepinam obiektyw do swojego kropa, do swojej niepełnej klatki. Wtedy z 600 mm robi się ekwiwalent 900 mm. A to już jest bardzo duży zasięg. Fotografowie sportu również skorzystają z takiego zastosowania. Ktoś może powiedzieć, że zamiast wydłużać sobie efektywną ogniskową, możemy przecież wykadrować później zdjęcie tak, aby obiekt był na zdjęciu większy. No, możemy. I dlatego warto mieć aparaty, które mają bardzo dużo megapikseli, bo pamiętajmy, że każde przycięcie, każdy krop, każde wykadrowanie powoduje, że wyrzucamy do kosza wycięte megapiksele, a przez to zdjęcia tracą przecież na jakości. Nie trzeba się przejmować tą utratą jakoś bardzo mocno, bo i tak do wyświetlania zdjęć w dobrej jakości na komputerze, telefonie czy nawet do druku w formacie A4, niekiedy nawet większym, nie potrzeba jakiejś zawrotnej rozdzielczości. Często 10 megapikseli wystarczy, żeby wydrukować zdjęcie, które nadal będzie wyglądać na idealnie ostre. Ale jednak zawsze starajmy się wycinać jak najmniej. różnice w wielkości matryc przekładają się też na sposób tworzenia obiektywów. Szkła do mniejszych matryc nie muszą pokrywać większego pola niż to konieczne, przez co same często mogą być mniejsze, a co za tym idzie ich koszt produkcji jest niższy. I tak jest, szkła do kropa generalnie będą tańsze w zakupie, a niekoniecznie gorsze jakościowo. Ale uwaga, obiektywów zrobionych pod matryce APS-C nie użyjemy, kiedy zmienimy w przyszłości aparat na pełną klatkę. Pole widzenia obiektywu będzie węższe niż pełna klatka tego wymaga, przez to zdjęcia robione takim właśnie zestawem będą miały dookoła co najmniej efekt bardzo silnej winiety, a w najgorszym razie po prostu ogromne czarne pole i tylko sam środek kadru będzie używalny. Z kolei droższych szkieł dedykowanych do pełnej klatki jak najbardziej można używać na sensorach niepełnoklatkowych. Dlatego moja rada jest taka, że warto zastanowić się już relatywnie wcześnie. Czy kiedykolwiek będzie nam potrzebna pełna klatka, bo jeśli tak, to nawet do swojego pierwszego aparatu możecie kupować obiektywy, które w przyszłości podepniecie też do kolejnych pełnoklatkowych puszek, które sobie kiedyś dokupicie. Przy wyborze aparatu weźcie także pod uwagę, czy będziecie z nim podróżować. Aparaty z matrycami crop same w sobie są często małe i lekkie do tego, ale obiektywy do nich również są mniejsze niż ich pełnoklatkowe odpowiedniki. Ten typ matryc jest więc mocno faworyzowany przez fotografów ulicznych i tych wszystkich, którzy często podróżują. Przyjrzyjmy się teraz naszym dwóm typom matryc pod kątem jakości obrazka i ilości szumu. Zaznaczam od razu, że kiedy mówię o różnicach między sensorami, jakie widoczne są na zdjęciach, to zakładam, że porównujemy dwie matryce o różnych wielkościach, ale z tej samej generacji. Bo jeśli porównamy aparat z pełną klatką sprzed 4 lat z nowoczesnym kropem, to różnice mogą być mniej dostrzegalne po prostu. Jeśli weźmiemy dwie matryce, jedna pełnoklatkowa, a druga krop, i obie będą miały tyle samo megapikseli, to piksele na większej matrycy też będą musiały być większe, żeby pokryć większy sensor. Przez to będą rejestrować na każdym pikselu więcej światła, nie większą jego jasność. Jedynie większą jego ilość. I ten fakt powoduje, że większe matryce nieco lepiej radzą sobie z pojawianiem się szumów na zdjęciu. Również zakres dynamiczny jest nieco większy. Zakres dynamiczny to wrażliwość matrycy na rejestrowanie szczegółów w najbardziej jasnych i najciemniejszych partiach obrazka. Czyli wyciągając szczegóły z cieni i prześwietleń w Lightroomie czy innym programie, zobaczymy trochę więcej szczegółów z pełnej klatki niż w takich samych warunkach skropa. Ale spokojnie, chociaż brzmi to jak różnica na niekorzyść mniejszych matryc, to w praktyce nie jest to coś, co przeszkadza w wykonywaniu zdjęć. Natomiast w ekstremalnie wyzywających warunkach, w jakich czasem fotografują fotografowie przyrody, astrofotografowie albo osoby, które zajmują się fotografią koncertową, pełna klatka może robić różnicę. I teraz do wszystkich osób, które już palec świeżbi, żeby napisać w komentarzu, że ha, a Ja mam kropa i fotografuję nocne niebo i przyrodę. Bredzisz facet. No tak, ja też mam kropa i fotografuję gwiazdy i przyrodę. Boda się. I jest masa cudownych zdjęć w słabym świetle, które są zrobione właśnie kropem. W sumie to jedno z moich własnych ulubionych zdjęć w bardzo słabych warunkach oświetleniowych wykonałem kropem, tym, którym teraz nagrywam. Więc można i zdecydowanie posiadanie kropa nie powinno nikogo powstrzymywać przed fotografowaniem w słabym świetle ale pozostaje faktem, że pełna klatka będzie w tym po prostu minimalnie lepsza. Chociaż znowu, jeśli mój pełnoklatkowy Sony A7 III, który miał premierę chyba z 6 lat temu, zestawimy z kropem w kanonie na przykład R7, to chociaż matryca tego drugiego jest mniejsza, to i tak mój Sony pełnoklatkowy przegra. Pełna klatka lepiej rozmywa tło niż aparaty niepełnoklatkowe. I nie macie nawet pojęcia, jak prawdziwe i mylne jest to stwierdzenie jednocześnie. Bo z jednej strony zgadzam się całkowicie, jeśli ktoś powie o, portrety robione pełną klatką mają bardziej kremowe i rozmyte tło. Ale totalnie nie zgodzę się ze stwierdzeniem, że rozmyte tło jest spowodowane większym sensorem aparatu. Już tłumaczę. W innym swoim filmie na kanale mam cały materiał poświęcony rozmyciu tła w fotografii, ale na potrzeby tego odcinka w skrócie przypomnę, że na rozmycie tła mają wpływ między innymi te trzy rzeczy: otwarcie przysłony ogniskowa obiektywu i odległość obiektu od obiektywu i od tła. Wielu fotografów, którzy twierdzą, że pełna klatka lepiej rozmywa tło, Testuję ten efekt po prostu w zły sposób, bo aby otrzymać takie samo pole widzenia w teście robionym tym samym obiektywem, przybliżają się nieco do obiektu, fotografując na pełnej klatce. A jak wiemy, zmniejszenie dystansu między aparatem a obiektem powoduje lepsze rozmycie tła. Wydaje mi się, że stąd ten błąd we wnioskach. Ja wykonam test dużo prościej. Mój obiektyw umieszczę na statywie i wykonam zdjęcie obiektu dwa razy, bez zmiany ustawień ani bez przesuwania obiektywu. Jedyne co się zmieni, to aparat. Kolejno w postprodukcji przytnę tylko rezultat z pełnej klatki, tak żeby pole widzenia odpowiadało temu skropa. Widać jakąś różnicę w rozmyciu tła? Moim zdaniem nie będzie widać. Więc po takim teście mamy prosty wniosek, który mówi, że sama wielkość matrycy nie ma bezpośredniego przełożenia na głębi ostrości i rozmycie tła na zdjęciu. No ale. Teoria to nie wszystko, i w praktyce, fotografując na pełnej klatce, potrzebujemy albo być bliżej tego, co fotografujemy, albo mieć zwyczajnie dłuższą ogniskową niż dla takiego samego kadru na kropie. Dlatego można powiedzieć, że w rezultacie naszego ruchu, albo wyboru tej dłuższej ogniskowej, pośrednio rozmywamy tło trochę mocniej niż przy takiej samej sesji na kropie. Taką zależność z pewnością docenią fotografowie portretowi, którzy chcą odseparować swojego modela czy modelkę od tła. Z kolei fotografowie produktowi, dla których jak najszersza głębia ostrości jest pożądana, z pewnością dobrze poradzą sobie na mniejszych matrycach. Kiedy widzicie zawodowych fotografów weselnych, albo jesteście na sesji do dowodu osobistego albo paszportu, to często można zauważyć, że fotografowie używają pełnej klatki jako swojego narzędzia pracy. I moim zdaniem łatwo wytworzyła się w ten sposób błędna opinia o pełnej klatce jako tej jedynej profesjonalnej matrycy. Tak jak sobie mówiliśmy przed chwilą, są pewne sytuacje, gdzie pełna klatka daje nam dużą przewagę, ale moim skromnym zdaniem. Lepsza praca w słabym świetle to jeszcze nie jest jedyny powód, aby wybrać pełną klatkę zawodowo. W mojej opinii zawodowi fotografowie wybierają pełną klatkę, między innymi ze względu na często bardziej rozbudowane opcje połączenia aparatu z lampami błyskowymi, zewnętrznymi monitorami, przez większą ilość slotów na kartę. Pełna klatka ma też z reguły pojemniejszą baterię, bo sam korpus jest większy i wielu producentów dodatkowo jeszcze reklamuje te korpusy jako odporne na ciężkie warunki atmosferyczne. Co dodatkowo przekonuje fotografów, którzy z racji na wykonywany zawód nie mogą tak bardzo zwracać uwagi na to, czy ich sprzęt zmoknie, obije się albo zakurzy, czy wpadnie do błota. W Polsce mamy też niestety plagę dofinansowań na założenie działalności związanej z fotografią, właśnie. I każdy, kto marzy o takim biznesie, wpisuje w kosztory z tą polecaną profesjonalistą pełną klatkę. To jak to w końcu jest z tymi matrycami? Która jest lepsza, a która gorsza? No, mam nadzieję, że sami doszliście już do takich wniosków, ale nie ma czegoś takiego jak gorsza czy lepsza matryca w zależności od wielkości. Wszystko zależy od naszych preferencji, od dziedziny fotografii, którą się zajmujemy i od naszego budżetu. Pełna klatka jest zdecydowanie droższa, używa równie drogich szkieł i jest większa oraz cięższa, ale za to lepiej radzi sobie w słabych warunkach oświetleniowych i często pozwala na podłączenie większej ilości zewnętrznych akcesoriów do użytku w studiu na przykład. Z kolei aparaty APS-C są malutkie, lekkie, tanie Dają nam dłuższą efektowną ogniskową, więc i lepszy zasięg. To świetny sposób na fotografie w podróży i vlogowanie na przykład. Jeśli chcemy jeszcze bardziej ograniczyć wagę i wielkość naszych obiektywów, a nie rezygnować z zasięgu, to z kolei system mikro 4.3 będzie idealnym dla nas wyborem. Dodam nawet, że aparaty Olympus i OM System słyną obecnie ze swojej niezawodnej wręcz wodoszczelności i odporności obudowy korpusu. Gdybym miał kupować swój sprzęt od zera, to kupiłbym jakiś używany korpus, niezależnie czy pełna klatka, czy mniejsza matryca, żeby tylko robił 10 klatek na sekundę i miał w miarę dobre śledzenie obiektu w trybie ciągłym. Do tego najdroższy możliwy obiektyw 400 mm, na jakim nie stać, bo dobre szkło odwala większość roboty, jeśli chodzi o jakość zdjęcia. Czy tani mały sensor, czy droga pełna klatka, obiektyw robi najwięcej.